Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vlogu Voice for Poland. Dzisiaj opowiem Wam, jak wywołałam feministyczny skandal w pracy mojego męża. Otóż okazało się, że popełniłam straszną zbrodnię, ponieważ robię mu kanapki, śniadanie, drugie śniadanie do pracy. To znaczy, wyszło na to, że to nie ja jestem sprawcą tego skandalu i nie ja jestem winna, lecz mój mąż jako wielki szowinista, który zmusza mnie do robienia mu śniadań. Koleżanki z pracy mówiły, że jak tak można, że one ich mężom lub chłopakom, jak to dzisiaj nowocześnie jest, nie zrobiłyby nigdy śniadania. Jak takie rzeczy niech sobie sam zrobi albo sam kupi. I popatrzcie, jak szybko się zdarzyło, że takie pudełko śniadaniowe stało się feministycznym symbolem uciśnienia kobiet. Aż jestem sama w szoku. Te kobiety w ogóle nie wpadły na ten pomysł, że mogę to śniadanie robić zupełnie dobrowolnie. Otóż śniadanie, obiad, kolację, kawę, wszystko robię dobrowolnie, ponieważ kocham mojego męża. I taka jest też moja rola jako żony. Jestem po to, żeby o niego dbać, żeby dbać o dom. Moje drogie panie, jeśli nie będziecie robić waszym mężom śniadań, obiadów, kolacji, to wiedzcie, że prędzej czy później zrobi to jakaś inna kobieta. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za uwagę. To był vlog Voice for Poland i Iweta Malczewska-Hüffler. Cześć!